26 dzień sierpnia, święto Matki Bożej Częstochowskiej. Dzień dla nas Polaków wyjątkowy, w którym od pokoleń dziękujemy za tę szczególną rolę Maryi w dziejach naszego narodu. Witamy Państwa bardzo serdecznie z Podhala, z Pachledówki, miejsca niesamowitego i to rzeczywiście piękne i wyjątkowe, że w tym dniu możemy być razem w miejscu, które łączy nas nie tylko ze względu na to wspaniałe święto maryjne, ale także ze względu na postać wyjątkowego prymasa. To on w roku 1953 wypowiedział te znamienne słowa. Wszystko, wszystko postawiłem na Maryję i zawsze był temu wierny. Błogosławiony prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński. To on oddał Polskę i Polaków pod opiekę Maryi. Tutaj, na Pachledówce, w otoczeniu tych przepięknych gór, tego zapierającego dech w piersiach widoku, a przede wszystkim wśród wspaniałych górali, spędzał swoje wakacje. Ostatni raz był tutaj 50, a oratorium, które za chwileczkę usłyszymy, które popłynie z Pachledówki w Polskę, jak ona długa i szeroka, opowiada i pokazuje postać błogosławionego. Pokazuje człowieka, pokazuje jego naukę i pokazuje jego rolę, jaką odegrał w tych trudnych dla Polski, dla Kościoła czasach komunizmu. Wszystkie słowa, jakie usłyszymy, wszystkie teksty są oparte na nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Za chwileczkę się okaże, jak owe słowo, jak to nauczanie jest wciąż aktualne. Warto do niego wracać, ba! Warto korzystać z tego przesłania każdego dnia. Niech będzie ono naszym drogowskazem. Warto też to przesłanie przekazywać kolejnym pokoleniom. Bo jak pisał sam ksiądz kardynał, ksiądz prymas, zawsze trzeba równać ku górze, nigdy w dół. Witajcie kochani pięknie na Pachledówce! Szczęść Boże! Równa byl ku górze, dziś na ojcu Faurysa. Hej, równo i ku górze, Boże swe pobłony, niech cię nie zatopią mętne życia wody. Biegną drodzy puśle młodzień, co z Jezusem idzie w roz. Zim z uświata przysłe casy i pokoleń przysłych los. Opa! Jak ten wolny orzeł wznosi się ponad góry, problemy wylać, kiedy płośnie z góry, upłośnie i nośnie będzie rozkurzymy gór i moc. Przeciw tobie wszystkie zasy, tobie żyje świata los. Muzyka! Thank you.
śmierci czas radością je wypełniać i słody zmieniać w płas i radzie nowo piękny, choć mamy żal być. Zmienił ci kształt, ci dałem tyś myśli mojej żył, tyś myśli mojej żył. Oh, yeah.
świata całego. Słodko Matko Jezusowa i nasza Mamo. My Twoje dzieci całej ziemi pod polami przychodzimy do Tobie, bo mocno wierzymy w to, że Ty, Matka Słowa Przedwiecznego, nie pogardzi słowami Twoich dzieci. Szczerze ufamy, że możemy Ci przynieść wszystko, co tworzy nasze życie, a Ty zaniesiesz to przed tron Boży. Zanieś, Matko, i naszą skruchę za zło, które rani Twojego Syna i smuci Twoje serce. Chcemy być lepsi. Sami nie damy rady. I temu pytamy Cię pięknie. Pomóż nam w tym słodką Matko. Pomóż nam w tym słodką Matko. W naszej ojczyźnie króluje Jezus od wieków. Pewnie smuci Cię w niej brak jedności i zgody. Pewnie boli Cię serduszko, że pamięć o ślubach wierności Bogu ginie w płani czasu. Uproś nam światła Ducha Świętego, żeby my widzieli, że zwady i nienawiść osłabiają Polskę przed atakami wrogów. Uproś pokój i pojednanie w ojczyźnie. Pomóż nam w tym, słodko Matko. Pomóż nam w tym, słodko Matko. W dzisiejszym świecie dobro nazywane jest złe, a zło panoszy się jako dobro. Uproś nam odróżnienie dobra od zła i wolę odwracania się od tego złego. Niech dzięki światłu Ewangelii potrafimy unieść się ku Bożej mądrości. Pomóż nam w tym, słodko Matko. Pomóż nam w tym, słodko Matko. W naszych czasach jak nigdy dotąd zło atakuje rodzinę, krzywdząc tym dzieci. Uproś młodym ludziom dojrzałość do zakładania rodzin i świadomość, że prawdziwą miłość to nie chwile uniesień, ale radosna decyzja do wspólnego niesienia krzyżu. Pomóż nam w tym, słodko Matko. Pomóż nam w tym, słodko Matko. Te czasy są trudne i nie są trudne wyzwania naszym dzieciom. Uproś im dobrych i światłych ludzi na drogach życia. Zabierzamy siebie,
zabierzamy za przyczyną błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. To wspaniałe wydarzenie, którego centrum Ty byłaś, a najsamprzód Jezus Chrystus Eucharystyczny we mszy świętej, w której uczestniczyliśmy. Matko Najświętsza, przyjmij naszą wdzięczność za wszystkich, którzy tworzyli to piękne dzieło czuwania z Tobą, do Ciebie i jak Ty. Bądź naszą Matką, dziś i zawsze. Prowadź nas, Matko, pod Twoją obronę. Czekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz się radzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.